WIBOR, London Interbank Offer Rate, czyli referencyjna wysokość oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w Londynie. A obliczana jest jako średnia arytmetyczna wysokość oprocentowania podawana przez banki uczestniczące w panelu LIBOR po odrzuceniu wartości skrajnych. Bardzo dobrze pan się orientuje, panie Łukaszu. To wszystko dzięki pani, pani Michelle. Jesteś zazdrosny. Słucham? Pytam się, czy jesteś zazdrosny. A o co niby? O moją mamę, skoro tak wypatrujesz z ukrycia. Po pierwsze, to nie wypatruję z ukrycia, tylko tak sobie po prostu patrzę. A po drugie, dlaczego miałbym być zazdrosny na twoją mamę? Bo ten facet jest bardzo przystojny i przychodzi do mojej mamy codziennie. No bo jesteś stałym klientem. Tak? Mhm. To dlaczego oni ciągle gadają, a on nawet konta nie założył, ani lokaty, ani nic? Bo bada ofertę. A poza tym, jak pewnie podsłuchałaś, to usłyszałaś, Dusiu, że rozmawiają tylko i wyłącznie o ekonomii. Bo on bada mamę, a nie ofertę. On jest zadłużony. Jeżeli już, to zadłużony. Ten akurat jest zadłużony. On zadłużył się w mojej mamie. Dusia, twoja mama jest profesjonalistką i na pewno nie pozwoliłaby... No może i jest profesjonalistką, ale gdyby ten facet przyszedł do niej z kwiatami, to bez słowa by mu się rzuciła na szyję. Tak ci powiedziała? Nie, ale to widać. Na pewno nie jesteś zazdrosny? Na pewno. Szkoda. WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offer Rate, czyli referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Obliczona jako średnia arytmetyczna wysokości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, uczestniczące w panelu WIBOR po odrzuceniu wartości skrajnych. No lepiej bym tego nie ujęła. Na pewno by pani ujęła. Tak mi przykro, ale muszę już iść. Najchętniej rozmawiałbym z panią do nocy. Raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jutro. Wspaniały chłopak. Witam. W czym mogę pomóc? Czy zastałem może panią Michelle? Niestety jest teraz bardzo zajęta, ale oczywiście z przyjemnością panu obsłużę. To ja wrócę za jakiś czas. Dziękuję. Michelle! Raz dziękuję. Jeszcze dziękuję. Co tu się dzieje? Cudowna informacja. A mianowicie? Pan Łukasz? Dostał się na ekonomię. Panie, to gratuluję! Wspaniałe studia. Pamiętam w 1990 roku, ale to nieważne. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję, ale to wszystko dzięki pani Michelle. Gdyby nie jej fachowa wiedza, w życiu by mi się to nie udało. Bez przesady, panie Łukaszu, przecież jest pan bardzo zdolny. Nie, ja tu codziennie przychodziłem i pani Michelle zawsze znajdowała dla mnie chwilę. No, zadowolenie klientów jest naszą dewizą. A to jeszcze korzystając z okazji, chciałem złożyć wniosek o kredyt na studia. Oczywiście, natomiast to już właśnie z panią Michelle. Dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo proszę. Panie Łukaszu, to proszę tutaj, zapraszam. Co się stało, Michał? Zazdrosny? Ja? Oczywiście, że nie. A chyba powinieneś. Powinieneś. I do.